Państwo, znowu z niejaką trawą staję przed Państwem, aby poopowiadać Wam troszeczkę bajeczek, tym razem o e-świecie, w którym funkcjonują realne mózgi młodzieży. Ten problem wymaga bardzo uważnego rozważenia i trzeba do tego użyć precyzyjnego narzędzia. To Wasze mózgi, to precyzyjne narzędzie. Ja mogę Wam tylko coś zasugerować. Otóż mogę zasugerować na podstawie tego, co wiem, a tego, co wiem, to, co wiem, pochodzi z wielu lat uczenia się, z wielu lat nauki, gdzie próbowałem odwoływać się do nauki, zaś cechą nauki jest to, że tworzymy ją i wykorzystujemy po to, żeby przewidywać przyszłość i móc tą przyszłość dostosować do naszych potrzeb, dokładnie tak, do naszych ludzkich, biologicznych potrzeb. Oczywiście wielokrotnie w tym procesie popełniamy dramatyczne błędy, których polityczne konsekwencje, których społeczne konsekwencje ciągną się czasami przez lata. Wielu z Państwa było tego świadkami i obyśmy więcej świadkami tego nie byli. Proszę Państwa, gromadząc informacje, gromadząc dane z różnych urządzeń, tworzymy pakiety informacji, uporządkowanych danych. Te uporządkowane dane, przetwarzane jak na razie przez nasze mózgi i innej drogi póki co nie ma, tworzą wiedzę. Z tej wiedzy wypływa mądrość. Mądrość, która odpowiada na pytanie, dlaczego coś należy robić i czy warto to robić. I taki problem dotyczy również świata wirtualnego, który nas otacza. I jeśli porównamy te zagadnienia, to możemy odwołać się do takiego prostego sformułowania. Informacja i dane to może być odpowiedź na pytanie, co robi aktualnie pani Doda. I mądrość może podsuwać odpowiedź, a kto to jest pani Doda? Cytuję tutaj, jak Państwo widzą, znane postacie polskiej sceny publicznej. Proszę Państwa, wiedza, którą zgromadziliśmy, czasami niesie strachy, bo rzeczywiście jest zjawiskiem trudnym. Te strachy istnieją już od wielu lat. To Platon mówił, że rozpowszechnienie pisma, a za nim powtarzał Sokrates, zabije pamięć, zabije umysłowość młodych adeptów nauki. Ale jak paradoksalnie ktoś to zauważył, paradoksalnie, te słowa i te obawy przetrwały dzięki zapisowi. Inaczej uleciałyby gdzieś razem z pieśniami Wajdelotów. Proszę Państwa, nauka czasami rodzi problemy. Rodzi problemy także codzienne życie. Pozwoliłem sobie tutaj obszernie zacytować kilku moich ulubionych, mianowicie historię lokomotywy, gdzie zapowiadano, że uruchomienie kolei żelaznej przyniesie same katastrofy ekologiczne światu. Następnie rozważania barona George'a Haussmanna, który martwił się, że rozwój komunikacji konnej w Paryżu spowoduje dramat społeczny, odsunie służących od ich panów i spowoduje budowę nieograniczonej ilości stajni, które trzeba zaopatrywać, czyścić i obsługiwać mnóstwo koni, a Jared Diamond w znakomitej książce Upadek cytuje jeszcze kolejną historię. Otóż przez cały XIX wiek i początek wieku XX trakcja konna była podstawową trakcją w Nowym Jorku. I dopiero wprowadzenie samochodu z silnikiem benzynowym uwolniło Nowy Jork od dwóch zjawisk. Od ciągłego smrodu końskiego moczu i końskich odchodów, które poniewierały się po ulicach, które trzeba było sprzątać, a także od bardziej drastycznego zjawiska, końskich trupów, które leżały czasami na jezdni, tak jak dzisiaj w Zakopanem, tak w Nowym Jorku konie padały w trakcie pracy. Proszę Państwa, dlaczego to cytuję? Dlatego, że te obawy związane z rozwojem cywilizacji znalazły w pewnym momencie rozwiązanie, ale czy to rozwiązanie nie rodzi następnych problemów? Podobnie może być z światem cybernetycznym, z
przekazem informacji poprzez media elektroniczne, gdzie znakomity neurobiolog i popularyzator nauki Manfred Spitzer powiada, że grozi nam powszechna cyfrowa demencja. I przytacza tutaj wiele dobrych przykładów. Co więcej, autorzy, na których się powołuje, powiadają, że możemy funkcjonować w świecie cybernetycznym jako marionetki. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj podobną tezę, odwołując się do memów, wypowiedziała pani profesor Dobrosława Wężowicz-Łukowska. Co więcej, są także pozytywy, ale te pozytywy nie są zupełnie jednoznaczne i pewne. O nich mówił pan dr Tomasz Huk, powiadając, że cyfrowi tubylcy mają przewagę nad cyfrowymi imigrantami, którymi jesteśmy w większości. Proszę Państwa, te wszystkie katastroficzne wróżby, jeśli Państwo popatrzą na rozwój historii, z reguły sprawdzają się tylko w części, a jeżeli się sprawdzają, to w sposób wybitnie złośliwy. Na opak, proszę zwrócić uwagę, uporaliśmy się z problemem koni, ale mamy problem samochodów. Uporaliśmy się z czymś, ale wyskakuje nowy problem. Eksploatujemy środowisko i ta eksploatacja nie jest dla nas korzystna. Ta sytuacja prawdopodobnie w przypadku mediów elektronicznych i elektronicznego przekazu wiedzy i informacji będzie się miała bardzo podobnie. To będzie prawdopodobnie złośliwy przypadek. A pierwszym przykładem tej złośliwości jest coś, co zostało nazwane popularnie iPokurcz. Co to jest iPokurcz? To jest młodzieniec korzystający, czy młoda dziewczyna korzystająca z mediów elektronicznych, gdzie spędza przy tych mediach z ich użyciem mnóstwo czasu. Co więcej, spędza w pozycjach abstrakcyjnych, w pozycjach zdecydowanie niefizjologicznych. Ja tutaj pozwoliłem sobie wymienić listę cytowanych tych pozycji, w których można korzystać z mediów elektronicznych. Wszystkie one są niefizjologiczne i obciążają nasz układ ruchu. Obciążają czasami bardzo znamiennie. Stopień pochylenia głowy podczas korzystania ze smartfona czy telefonu komórkowego przenosi się na takie obciążenie w kilogramach. Osie są wyskalowane. Tam macie Państwo, u góry macie Państwo kąt nachylenia głowy, a po lewej stronie obciążenie w kilogramach, które muszą pokonać mięśnie karku. To jest prosta droga do bólów głowy. Tak rozpoczynają się bóle głowy. Dokładnie tak. I wszystko to przekłada się na statystyki ergonomiczne. Z tego powodu musimy przy pracy z mediami elektronicznymi dbać o ergonomię, co jest opisane niejednokrotnie w wielu miejscach i wielu podręcznikach, ale to dopiero początek zabawy. Mianowicie niebieskie ekrany, a proszę zwrócić uwagę, że jakoś dziwnie się składa, że niebieskie światło jest emitowane przez wszystkie media elektroniczne, zresztą szklana pogoda Lombardu doskonale o tym mówi, to niebieskie ekrany i niebieskie światło oddziaływuje na komórki zwojowe siatkówki, które są wyposażone w barwnik zwany melanopsyną, który ze względu na swoją charakterystykę widmową pochłania najchętniej światło niebieskie. A to światło niebieskie jest sygnałem bądź aktywny i pracuj. Różowe światło zachodu jest sygnałem dokładnie przeciwstawnym. Zatem, proszę Państwa, jeżeli mówi się o bezsenności młodzieży, o zaburzeniach snu we współczesnym świecie, to może cząstka tego problemu pochodzi od niebieskich ekranów. Proszę Państwa, to tylko jeden aspekt. Ten aspekt drugi ilustruje obraz Bruegla, Petera Bruegla starszego, gry dziecięce na podwórzu. Czy ktoś z Państwa widział takie gry dziecięce dzisiaj? Którąkolwiek z nich, toczenie obręczy czy cokolwiek innego. Nawet gry harcerskie i zuchowe zanikają, chyba że są zorganizowane w jakimś obozie survivalu albo jakimś innym obozie specjalistycznym. Mamy problem, ten problem odzywa się na lekcjach WF-u, odzywa się znowu w statystykach zdrowia. To jeden aspekt czysto fizyczny.
Jest jeszcze aspekt psychologiczny, aspekt społeczny. Mianowicie media elektroniczne pozwalają na anonimowość, ciągle jeszcze pozwalają na anonimowość, chociaż jest ona iluzoryczna. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, w środku tego lata była podana informacja, gdzieś tam petitem w Gazecie Wyborczej, że w Katowicach jest 1000 punktów monitoringu, w których można zidentyfikować po twarzy, pomijam oczywiście takie banały jak numer samochodu, człowieka, konkretnego człowieka. Tak wygląda dzisiejsza anonimowość w świecie. Żywcem rok 1984 albo nowy wspaniały świat. Ale ta pozorna anonimowość przekłada się na patologię zachowań w mediach elektronicznych, o których będzie mówił nasz gość za chwilę, pan profesor Jacek Pyżalski. I można znowu wyliczać te formy agresji i można wrócić również do wczorajszego wykładu pani sędzi Wesołowskiej, która wspominała o szerzącej się w sieci pornografii, która dotyka najmłodszych. Mówiła też, jakie ma to objawy w ich zachowaniu i ich relacjach. A więc mamy kolejny problem związany z tym medium, z mediami elektronicznymi. Pytanie, dlaczego tak jest? Jest tak między innymi w związku z tezą, którą już tutaj stawiałem i którą mogą Państwo dokładnie przestudiować w źródle wskazanym tutaj. Jest już to opublikowane w postaci rozwiniętej kilkudziesięciu stron, gdzie stwierdzam, zakładam, proponuję Państwu pewną drogę rozumowania, że stworzyliśmy świat, który nie pasuje do naszych naturalnych zachowań popędowych, który powoduje, że te zachowania popędowe trafiają często w próżnię. Tak jest w przypadku wielu zwierząt, które środowisko naturalne jest zaburzone i gdzie ich naturalne zachowania instynktowne są przez nas oceniane negatywnie, jak w przypadku tejże kuny w kurniku. Proszę Państwa, o tym mówiło już bardzo wielu ludzi, znanych etologów, powiadając, że w nowoczesnych środkach bojowych ciągle tkwią ludzie z mózgami neandertalczyka, oczywiście, albo wczesnych form Homo sapiens, którzy mają te same emocje, a równocześnie nie są w stanie odbierać typowych sygnałów behawioralnych, które na przykład łagodzą agresję. Nikt nie jest w stanie nadać operatora rakiety międzykontynentalnej sygnału poddaje się. A w konfrontacji bezpośredniej taka możliwość istniała. Proszę Państwa, powstaje zatem problem, czy nowy świat jest dla nas w jakiś sposób lepszy i czy nasze stare mózgi w tym świecie są w sobie w stanie radzić. Czy radzimy sobie z cywilizacją nadmiaru? To cywilizacja nadmiaru to słowo, którego użył kiedyś mój kolega Marek Kaczmarzyk. Proszę zwrócić uwagę, że często wiedza, która wypływa z różnych źródeł, przerasta możliwości pojmowania niektórych mózgów, tak jak na przykład słynna sprawa smug kondensacyjnych, o których wypowiadali się nawet niektórzy politycy polscy, że jakoby zagrażają ludności na Pomorzu Zachodnim. Ten hoaks, ta błędna wiedza ma już nawet swoje ujęcie statystyczne. Prezentuję Państwu jedną z publikacji naukowych, która ilustruje, jak szerzą się informacje naukowe i informacje paranaukowe, totalnie błędne, w zależności od grona odbiorców, na których te informacje trafiają. Proszę zwrócić uwagę, doniesienia naukowe i bzdury pseudonaukowe, takie jak zakwaszenie organizmu, czy jeszcze parę innych, porówni są lajkowane w internecie. Wszelako komentarzy więcej zyskują już bzdury. A podaj dalej zdecydowanie przewyższają w tej konkurencji materiały bzdurne nad materiałami rzetelnymi. Proszę Państwa, na tym wykresie jest jedno przekłamanie. Skala na osi poziomej jest logarytmiczna.
Czyli wali to strasznie, jeśli chodzi o różnice. To są nie różnice kilku razy, ale kilkudziesięciu razy. Ten problem wiąże się ze starym zagadnieniem psychologii, z zagadnieniem motywacji, tym, co nami kieruje. I w większości przypadków ludzie zachowują się w pewien sposób, który nie przynosi nam chluby. Otóż mózg w gruncie rzeczy nie jest wcale narzędziem do poznawania świata, do budowania nauki i budowania wiedzy. W istocie jest narzędziem do robienia sobie dobrze, do znajdowania optymalnych warunków bytowania. To wszystko, co stworzyliśmy ponadto, pomaga nam czasami tylko osiągnąć lepsze warunki życia. I przez całe tysiąclecia, żeby te lepsze warunki życia osiągnąć, trzeba było się bardzo ciężko napracować. Dzisiaj postęp ułatwia nam to, a jednym z elementów tego postępu jest informacja przekazywana nam w sposób elektroniczny. Oczywiście rodzi to także stare paradoksy. Nie bez kozery mówi się, że dostępność, nadmierna dostępność czegoś i potrzeba znalezienia się w dobrym miejscu w rangu wśród społeczeństwa, wyznaczenia swojej indywidualności, rodzi czasami paradoksalne zachowania. Oczywiście zagadnienie motywacji ma tak wiele warstw, że trudno tutaj przedstawić wszystkie, ale ogólnie rzecz biorąc, motywacje są metodą mózgu, przy pomocy której rozwiązuje on problem uczenia się wartości i antycypowania zjawisk przyszłych. Można też powiedzieć, że zawsze są wynikiem działania zwrotnego kary i nagrody na odbierane bodźce. W ten sposób powstają czasami motywacje skrajne. Macie tutaj Państwo sprzed wielu lat zaczerpniętą listę różnych skrajnych zachowań, które wynikają z motywacji społecznych. To wszystkie nieformalne grupy, wszystkie skrajne sposoby zachowania, niejednokrotnie patologiczne. Ten system motywacji ukryty w naszym mózgu w momencie dojrzewania, o czym mówił wczoraj dr Marek Kaczmarzyk, ulega przebudowie. Ta przebudowa skutkuje jego szczególną wrażliwością, a także pewną nieadekwatnością do zachowań w świecie dorosłych. Jak Państwo widzą, waga nagród i kar jest oceniana przez mózgi nastolatków nieproporcjonalnie, zatem błahe zdarzenie może być traktowane znacznie poważniej niż na to zasługuje i pochłaniać znacznie więcej energii młodego człowieka. Nieuwzględniane są odroczone konsekwencje zachowania. I jeszcze wiele innych cech mózgu nastolatka w wieku dojrzewania upośledza jego zachowanie w porównaniu z dziećmi niejednokrotnie młodszymi i osobami dojrzałymi. Na to wszystko nakładają się możliwości manipulowania naszym zachowaniem zarówno przez zachowanie innych ludzi wzmacniane, jak i przez środki chemiczne, które na nas oddziaływują. Czasami z naszej woli, czasami bez naszej woli. Te metody zmiany warunkowania są już w nauce znane. Od lat 50. XX wieku i doświadczeń Petera Olsa wiadomo, że można elektrostymulować mózg, wywołując zachowanie kompulsywne, dostarczające temu mózgowi pozorowanej przyjemności przez wzbudzenie odpowiednich obwodów w międzymózgowiu. I szczur w ten sposób dawkujący sobie sam wrażenie zadowolenia, bo tak subiektywnie można nazwać to, co się wtedy dzieje, może doprowadzić się do śmierci, rezygnując z każdej innej aktywności. Znane są przypadki, gdy młodzi ludzie, podaj w Korei czy Japonii, przez 5 kolejnych dni bez przerwy grali na gry komputerowe, nie wychodząc ze swojego pokoju, co kończyło się ich śmiercią. Oczywiście są to izolowane przypadki, tym niemniej jest to dokładnie ten sam mechanizm. No i w związku z tym można mówić o uzależnieniu od internetu. Dlaczego ono powstaje? Dlatego, że korzystanie z tych źródeł dostarcza gratyfikacji,
dostarcza nagrody, a ta nagroda jest stosunkowo łatwa, to łatwość kontroli nad wirtualnym światem, który można dowolnie modelować, to łatwość kontaktu powierzchownego z wieloma ludźmi, co nawiązuje do naszych potrzeb społecznych, to wreszcie to, że można tutaj nakłamać i uzyskać wysoką ocenę i można unikać konfliktów, a nawet uciekać od konfliktów, o czym również wczoraj mówiono, w świat wirtualny. Proszę Państwa, to wszystko przekłada się na jedno ze starych praw, prawo Jerkesa Dodsona, które mam nadzieję, że Państwo już znacie, więc nad nim się nie rozwodzę. Zwracam tylko uwagę, że to prawo ma swoje głębsze oblicze i zawsze daje się przekładać na prostą regułę. Co za dużo, to niezdrowo i co za mało, to niezdrowo. A to hasło dotyczy każdego zjawiska w sferze naszego bytowania. Nie ma takiego czynnika świata, zatem nie ma również oddziaływań elektronicznych, które nie podporządkowałyby się temu prawu. Jest poziom, który może być korzystny i poziom, który z pewnością zaszkodzi. A kształtowanie motywacji jest bardzo złożonym problemem, z tym, że jego praktyczne aspekty rozgryziono już tysiąclecia temu. Tak się składa, że dwóch znamienitych ludzi podkreśliło to takim właśnie sformułowaniem. Jeden był zakonnikiem, założycielem zakonu jezuitów, a drugi wybitnym behawiorystą, którego osiągnięcia do dziś mają jakieś znaczenie w nauce. I to wszystko wynika z psychoinżynierii, tak się to nieładnie wtedy nazywało i do dzisiaj tak zostało, ale prawda biologiczna ciągle jest taka. Kształtowanie motywacji odbywa się w brutalny sposób na zasadzie pawłowowskiego warunkowania. Czy się to Państwu podoba, czy nie, to jest zupełnie dobry model kształtowania motywacji poprzez oddziaływanie kar i nagród. I znowu można odwołać się do wczorajszego wykładu, gdzie chyba mój młodszy kolega, pan magister Chyżak, cytował i takie właśnie stwierdzenie, że sama nagroda nie załatwia sprawy. Musi być poparta trudem. Ma to zresztą znacznie głębsze implikacje. Taką nagrodą w wielu sytuacjach są relacje społeczne, poparcie społeczne. Zwróćcie Państwo uwagę, że również to, o czym mówiła wczoraj sędzia Wesołowska, dotyczyło tych reakcji społecznych. Z tym dramatycznym przykładem uczniów, którzy zupełnie inaczej reagowali na wystąpienie sprawcy przemocy i ofiary przemocy. I proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj stało się coś bardzo niedobrego. Zaniknął gdzieś publiczny wstyd. Ludzie nie wstydzą się robić różnych fatalnych rzeczy, począwszy od zdjęcia majtek po głupie wypowiedzi. Proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na procesy uczenia i kształtowania motywacji, to możemy powiedzieć, że uczenie się to kojarzenie faktów, powtarzanie, podbudowane motywacją. Bez chęci nauczenia się nie ma możliwości uczenia się. I to jest podstawowy problem szkoły, ucznia i każdej instytucji edukacyjnej. A wszystko wskazuje na to, że motywację można wzbudzić tylko w jeden sposób. Przez oddziaływanie personalne, przez nadawanie emocji. Media elektroniczne są tej drogi pozbawione. Co więcej, pozbawione są często także relacji i przykładu, i wsparcia emocjonalnego. Stąd mamy problem z motywacją w mediach elektronicznych. A ten problem ma jeszcze jeden odprysk. Ten odprysk to reakcje orientacyjne. Jest to pewna funkcja naszego układu nerwowego, funkcja układu nerwowego każdego zwierzęcia, bez której nie da się żyć. W naszym rozwiniętym wydaniu nazywa się to ciekawość, ciekawość świata. Ale kto nie orientuje się, nie nastawia oczu, nie wytrzeszcza oczu, nie rusza wąsami, czy nie robi czegokolwiek innego, co służy reakcją orientacyjną, ten zostaje zaskoczony przez swoje środowisko. W przypadku ucznia ta ciekawość jest decydująca,
a leżą u niej właśnie te podstawowe mechanizmy reakcji orientacyjnych. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiejszy świat gra na reakcjach orientacyjnych wyjątkowo podle. Mogą to Państwo zobaczyć w telewizji, mało tego. Ta gra została nawet ujęta, zakazana odpowiednimi rozporządzeniami administracyjnymi. Cytowany tu dokument mówi, że nie wolno stosować brudnych chwytów w propagacji reklam, mianowicie modulowania głośności reklam, ale i tak zauważcie Państwo, że reklamy strasznie ryczą w porównaniu z tym, co dzieje się w normalnym przekazie treści elektronicznych w mediach. Te problemy, proszę Państwa, owocują dzisiaj czymś, o czym mówił Philip Zimbardo ostatnio w tym roku. Syndromem Piotrusia Pana. To jest kolaps motywacyjny u młodzieży, która ma dostatek dóbr i nieograniczone możliwości wyboru i która ucieka od dorosłości, od podejmowania dorosłych zachowań. Bardzo często ucieka w świat elektronicznych mediów. Proszę Państwa, kształtowanie motywacji, kształtowanie człowieka jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym. Ma w sobie coś z prania mózgu, a zawsze odwołuje się do zjawisk pamięci. Zjawiska pamięci są oczywiście szalenie skomplikowane, jest ich wiele aspektów. Trudno o tym wszystkim mówić, natomiast z punktu widzenia neurobiologii wszystko rozgrywa się w synapsach między neuronami. Liczba tych synaps jest ogromna, zauważył to już Lord Sherrington, porównując to do krosien, na których plecie się życie. Tu pewnie jakieś nawiązanie do parek z mitologii greckiej. Natomiast Donald Hebb powiedział coś znacznie więcej, coś bardzo ciekawego, co do dzisiaj jest aktualne, na czym bazuje cała współczesna neuronauka, że zjawiska pamięci rozgrywają się w synapsach, między innymi w synapsach hipokampa, na zasadzie kształtowania ich wagi, czyli aktywności, intensywności w przekazywaniu bodźców. To bowiem znaczy tutaj słowo waga i tak zostało. W ostatnich latach dwoje badaczy, Giorgio Tononi i Chiara Cirelli, zaproponowali jeszcze jedno zjawisko. Nie wystarczy tylko wzmacniać synapsy, niektóre trzeba także wygaszać. Czyli zapamiętywanie jest niezbędnym procesem w tym wszystkim i znamienitą rolę w tym, zgodnie z poglądami tej dwójki, odgrywa sen. Zatem spanie czyści i konsoliduje pamięć. A cały proces, tak jak pięknie rozrysował go Manfred Spitzer, polega najpierw na tym, że hipokamp wiąże różne pola korowe, gdzie zapamiętane są różne fragmenty naszego życia. Następnie zaś hipokamp zostaje z tego wyłączony i połączenia biegną już tylko między tymi polami. Ale odświeżenie wiadomości bardzo często wymaga znowu jego aktywacji. I we wszystkim tym ogromną rolę odgrywa powtórzenie. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest pewna wskazówka dydaktyczna. Trzeba powtarzać. Skuteczność zapamiętania, retencja pamięci zależy od ilości powtórzeń, o czym wiedzieli już badacze w wieku XIX, z końcem wieku XIX, te dwa wymienione to nazwiska to właśnie z tego okresu. Ale to nie jedyny aspekt. Kształtowanie naszych zdolności pamięci zależy także od doświadczenia osobistego i na to mamy również dramatyczne przykłady. Na myszach przekłada się to na zmiany budowy mózgu w zależności od tego, w jakim środowisku są wychowywane. Dzisiaj nawet komisje etyczne zalecają, aby w zwierzętarniach zwierząt doświadczalnych zwierzęta miały zabawki w klatkach. To jest wymóg formalny, prawny, a niewłaściwe środowisko przekłada się na deteriorację mózgu i na niemożliwość ukształtowania zachowań i pamięci. Do tych zagadnień odwołuje się znowu Manfred Spitzer w swojej cyfrowej demencji i w książce Jak uczy się mózg, gorąco polecam, jeśli jeszcze Państwo nie skorzystali. Pokazuje tutaj przykład gęstości neuronów hipokampa badanej w przypadku londyńskich taksówkarzy przygotowujących się do egzaminu.
ludzi przygotujących się do egzaminu, którzy nie zdali egzaminu na taksówkarza i populacji niezaangażowanej w taką ekwilibrystykę. Otóż przed erą Ubera londyński taksówkarz musiał zdać egzamin z umiejętności trafienia w dowolne miejsce w Londynie. To obciążało jego pamięć topograficzną, za którą w roku 2014 była Nagroda Nobla, nawiasem mówiąc, i powodowało, że na wskaźnikach doświadczalnych gęstość neuronów hipokampa rosła. To ten wyższy słupek przed uczeniem się i po uczeniu się w porównaniu z osobami, które nie zdały i które nie uczestniczyły w próbie zostania taksówkarzem. Już dawno wiadomo, że przekłada się to na budowę neuronów. Oto gęstość kolców dendrytycznych, którą cytował znamienity polski neurobiolog profesor Żernicki w jednej ze swoich popularnych książeczek, w zależności od wieku. Zobaczcie Państwo, że miejsc, w których następuje kontakt z innym neuronem, czyli kolców dendrytycznych na dendrytach, przybywa do pewnego momentu, a potem zaczyna ubywać. Czy to ubywanie, którego Państwo są już beneficjentami, jeżeli tak to można nazwać, jest szkodliwe? Nie. Dlatego, że ta mnogość jest potencjałem, który trzeba zagospodarować, a w Państwa mózgach mniejsza liczba kolców dendrytycznych i ustalone połączenia świadczą już o przyjętej, zasymilowanej wiedzy. To wszystko przekłada się oczywiście na procesy dojrzewania mózgu. Znowu odwołam się do tego, co mówił kolega i nie będę tematu rozwijał, ale ma też drugie dno, nazywa się to okresy krytyczne. Plastyczność mózgu w okresach krytycznych. Jest wiele przykładów tej plastyczności mózgu w okresach krytycznych. Przywołam tu znowu nieszczęśliwego Kaspara Hausera, badanego przez Ludwika Feuerbacha. A oto jeden z przykładów tej plastyczności mózgu w okresach krytycznych. Co Państwo widzą? Widzą Państwo ograniczone do bardzo krótkiego czasu wyuczenie cech rodzica. Te kaczuszki w okresie wrażliwości, o którym mówił Heinrod i Lorenz, odkrywcy tego zjawiska, jako pierwszy obiekt zobaczyły owczarka. A w ich mózgu jest puste miejsce neuronalne, neurony do zapisania. To, co zobaczysz zaraz po wykluciu z jajka, to powinna być twoja matka. Podążaj za tym, to o ciebie zadba. Takie jest hasło i ten owczarek stał się matką dla grupki kacząt. Oczywiście takich przykładów jest mnóstwo. Inny dramatyczny przykład w tej samej dziedzinie, wynikający z doświadczeń małżeństwa Harlowów w latach 50. uczenie interakcji socjalnych, ale nawet takiego tak banalnej funkcji jak kopulacja. Brak interakcji socjalnych we wczesnym dzieciństwie rezusów powodował, że potem nie potrafią wykonać aktu seksualnego pomiędzy samiczką a samcem. Źle podchodzą do partnera, nie potrafią go chwycić we właściwy sposób. I obserwuje się to w warunkach hodowli laboratoryjnej i w ogrodach zoologicznych. Proszę Państwa, to wszystko wiąże się gdzieś z pedagogiką elektroniczną. I znowu cytuję tutaj Spicera, który pokazuje, że oddziaływanie środowiska, w zależności od tego, jak wpływamy na mózg, skutkuje różnym stopniem rozwoju mowy. O, w jednym wypadku dzieci przedszkolne, dzieci ze żłobka, korzystały z prelekcji, z odczytania na głos bajki przez swoją opiekunkę. W drugim zaś puszczono im media elektroniczne, które wyświetlały bajkę. Efekty stymulacji jednym i drugim sposobem przekładają się na te dwa słupki. Ewidentnie bajka czytana zwyciężyła, rozwijała mózg, podczas gdy media elektroniczne powodowały opóźnienie rozwojowe. To są cytowane przez Spicera wyniki, nie dotarłem do nich, wierzę w jego rzetelność i nie widzę powodu, żeby tego podważać. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, co tu mogło zadziałać przede wszystkim. Zwrotny kontakt emocjonalny z nauczycielem i kontrola uwagi dzieci. Media elektroniczne tego nie zapewnią.
Ta sama kwestia w innym doświadczeniu, gdzie badano zdolności ruchowe dzieci, w zależności od tego, co poprzedzało test, a mogły poprzedzać trzy rzeczy. Aktywne rysowanie przy pomocy kredek, oglądanie filmu edukacyjnego, niebieski słupek i zielony słupek, oglądanie kreskówki akcji dla dzieci. Zwróćcie Państwo uwagę, mam wnuczka, więc troszeczkę się w to musiałem zagłębić, jak wyglądają współczesne filmy dla dzieci. Przede wszystkim sztuczny, idiotyczny śmieszek w każdej sytuacji. Po drugie, prymitywna akcja, gestykulacja i mimika. Wiedzą Państwo, że istnieją programy telewizyjne dla zwierząt w Stanach Zjednoczonych? Zapewniam Państwa, żeby nie przeszły te filmiki w tych programach. Gdyby były... Zwierzęta nie dałyby się oszukać, dzieci się jakoś dziwnie dają. Co decyduje? Między innymi to, o czym mówiłem. Przyciąganie uwagi spontanicznej przez ruch, dynamikę akcji. Proszę Państwa, pod tym względem media elektroniczne grzeszą. Jednym z grzechów jest to, co było ich czołowym założeniem, że w mediach elektronicznych człowiek może wybrać własną ścieżkę poruszania się w wiedzy, korzystając z hiperlinków. Jeśli wejdziecie na stronę Wikipedii, niebieskie fragmenty tekstu przerzucą Was do bardziej szczegółowych zagadnień w dowolnym momencie. Ale okazuje się, że nie zawsze jest to korzystne. Dla Waszych dorosłych mózgów to nie będzie szkodliwe. Wasze synapsy już się ukształtowały. Ale dla młodych mózgów może to być zabójcze i powodować może kompulsywne skakanie po tematach. To również gdzieś wczoraj pojawiło się w wynikach prezentowanych przez poprzednich prelegentów. Tutaj niedokładnie wyświetlony wykres, brakuje dolnej linii osi poziomej. Proszę wybaczyć, nie spostrzegłem tego. W każdym razie kolejny dokument spicerowski, gdzie w tle tego wykresu, który wciął się częściowo, była kopia linii odpowiadającej wycinkowi krzywej Gaussa. To po prawej u góry to krzywa Gaussa, krzywa rozkładu normalnego. A czego to dotyczył ten fragment krzywej rozkładu normalnego? Ocen w zależności od intensywności korzystania z mediów elektronicznych, z komputera w klasach gimnazjalnych. Proszę zwrócić uwagę, szczyt wypadałby nad tym napisem N razy na miesiąc. Nie nad napisem N razy na dzień, tam byłby początek głębokiego dołka. Wracamy do starego, dobrego prawa. Stwierdzenia, że co za dużo, to niezdrowo, ale co za mało, to również niezdrowo. Wczoraj został przywołany przez pana doktora Hooka ten eksperyment, gdzie wyraźnie zostało powiedziane, że ekspozycja na media elektroniczne nie jest tam totalna. Duża część aktywności to także aktywność ruchowa i aktywność werbalna albo aktywność niewerbalna. Ale zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz w kontekście tego eksperymentu. Zapewne każdy z Państwa może z pamięci przywołać, ucząc się dydaktyki, mnogość eksperymentów, które prowadziły do rewelacyjnych efektów dzięki mobilizacji edukatorów, nauczycieli i szczególnej sytuacji takiej szkoły. Szkoła Steve'a Jobsa jest w takiej szczególnej sytuacji. Ma sponsora i ma silną motywację środowiskową w bardzo bogatym kraju. Czy eksperyment jest do przeniesienia? To bardzo dobre pytanie. Jeżeli zwrócimy uwagę na efekty plastyczności i plastyczności stymulowanej przez media elektroniczne, to znowu pojawia się mnóstwo doniesień, między innymi wskazujących na to, że niektóre zdolności wybitnie się rozwijają w wyniku oddziaływania mediów elektronicznych. Oto ich lista. Ale równocześnie pojawiają się zagrożenia. Dla osób korzystających z mediów elektronicznych jest to złudzenie wszechwiedzy i wszechzrozumiałości, łatwości materiału. Równocześnie też jest to erozja autorytetu tych osób, które wiedzą swoim mózgiem, a nie internetem. To
zostało opisane jako zjawisko społeczne. Proszę Państwa, korzystanie z mediów elektronicznych przenosi się bardzo głęboko w nasze codzienne życie. W jednym z badań stwierdzono, że nawet w banalnych sytuacjach przestajemy się odwoływać do własnej pamięci, a zaczynamy się odwoływać do pamięci elektronicznej. To ma swoje znaczenie dla zdolności umysłowych, dla ich podtrzymywania i trenowania. Każda zdolność umysłowa wymaga eksploatacji, żeby pobudzać czynniki wzrostowe, które głęboko w neurochemii neuronów kształtują rozwój mózgu. I użycie elektronicznych mediów nie powoduje tego, o czym mówiła Chiara Cirelli i Giorgio Tononi, nie powoduje modyfikacji i czyszczenia mózgu, przebudowy połączeń neuronalnych, o których mówił z kolei Donald Hebb. Proszę Państwa, to nie koniec. Te efekty niekorzystne pojawiają się nawet w przypadku korzystania z mediów w ten sposób, że inaczej rozkłada się aktywność różnych pól układu nerwowego, różnych pól korowych, a bardzo szybko te efekty pojawiają się u osób, które korzystają z internetu, u osób naiwnych, które po raz pierwszy włączyły się w jakąś internetową aktywność. Można by powiedzieć, że każdy rodzaj aktywności, i tu również są obszerne badania na poparcie tego zagadnienia, zmodyfikuje mózg. W czym jednak leżała różnica pomiędzy aktywnością mózgu zmodyfikowaną przez media elektroniczne i przez klasyczną książkę? Jak chcą autorzy tych badań, leżała w tym, że po przeczytaniu książki, dobrej książki, przez kilka dni czytający wykazywali większy poziom empatii względem innych ludzi niż te osoby, które korzystały z mediów elektronicznych. Czy to ma jakieś społeczne znaczenie? Proszę Państwa, jeśli patrzymy na zagadnienie plastyczności mózgu, to idzie ono daleko. To również się wczoraj pojawiło. Proszę zwrócić uwagę, ten znak, jak wszystkie emotikony stosowane na YouTubach czy Facebookach, ma już dzisiaj zupełnie inne znaczenie. Jeszcze 40 lat temu odczytalibyśmy to jako kilka znaków interpunkcyjnych zestawionych z sobą dziwnie. Ale tak się paradoksalnie składa, tak, to co napisałem na niebiesko, że to jest schemat rozpoznania twarzy u noworodków i uśmiechu. Pytanie zatem, jak w kontakcie z mediami elektronicznymi zrobimy użytek z tych zagadnień? To wszystko wiąże się z jeszcze jedną funkcją mózgu. Otóż w naszym mózgu wszystkie informacje kodowane są na dwa sposoby, czasowy lub topograficzny. Topograficzne kodowanie informacji zostało już opisane bardzo dawno temu przez Penfielda jako homunkulusy czuciowe i ruchowe, ale to jest marny odprysk tego kodowania topograficznego. Dzisiaj potrafimy wniknąć znacznie głębiej i kodowanie topograficzne umożliwia nawet stwierdzenie, czy ktoś podejmie w danym problemie decyzję na tak czy nie. Różnica aktywności neuronalnej badana metodami funkcjonalnego rezonansu jądrowego i metodami PET wynosi kilka milimetrów na korze, ale to już można wyłapać. Zatem nieodległy jest być może czas, kiedy dokładnie rozbierzemy myśli człowieka, tym bardziej, że obrazy odtwarzane korowo już zdołano zdecyfrować na podstawie analiz widma aktywności mózgu. Proszę Państwa, ta topograficzny charakter pamięci znany był od starożytności. W ten sposób wielcy mnemonicy próbowali zapamiętać zjawiska, których mieli się nauczyć, wpisując to jakoś w topografię znanego swojego sobie terenu. Ta topografia terenu jest niezbędna nam do życia. Każdy z nas ma topografię swojej kuchni, ulubione ścieżki w mieście, na uczelni czy gdziekolwiek indziej. Mają je też zwierzęta. Proszę zwrócić uwagę, że o tej topografii mówi się także w literaturze. Ta topografia jest podstawą klasyfikowania zbiorów. Nie bez kozery Umberto Eco, nieżyjący,
opisał ją w swojej świetnej książce jako topografię biblioteki labiryntu. Ta topografia ma znaczenie w naszych kontaktach z mediami elektronicznymi. Wręcz jest przypisana do struktury stron internetowych. Dlatego Państwo z łatwością orientują się w programach, że Państwo się tej topografii nauczyli. I proszę zwrócić uwagę, że dzięki temu, że korzystamy z topografii w mediach elektronicznych, są one dla nas w jakiś stopniu przyjazne. I bardzo nas denerwuje każda zmiana tej topografii. Czy nie odczuli jej Państwo ostatnio przy przesiadce do Windows Millennium z jak się nazywa ta aktualizacja? Anniversary, prawda? To działa. Topografia ma miejsce także tutaj i jest podstawą bycia specjalistą w tym miejscu, w kokpicie samolotu. Topografii korzystamy, budując mapy pamięci, które są środkiem dydaktycznym. Ta topografia jest nam niezbędna przy korzystaniu z mediów elektronicznych, nawet gdy klepiemy po klawiaturze. I ta topografia zostawiła ślad na klawiaturach komputerów, przeniesiony zupełnie zbędnie z punktu widzenia technologii z klawiatur maszynowych, gdzie była ona dyktowana technologią. Z tego też powodu, nie wiem, czy wszyscy Państwo, ale ja nie cierpię urządzeń, które mają komendy wydawane przez sekwencję naciśnień, którą muszę pamiętać albo wyszukiwać ją z uporem. Wolę topograficzne sterowanie. Kolejnym problemem, który wyskakuje nam, jest wielozadaniowość. Typowym wielozadaniowcem był ten pan. Ale oczywiście w tej kwestii ergonomowie mieli inne zdanie. Otóż, proszę Państwa, warunkiem wykonywania jakiegokolwiek zadania jest zjawisko habituacji. Przypomnijmy sobie, co to jest. To jest aktywne wyłączanie przez mózg spostrzegania zjawisk nieistotnych, jak tykanie budzika, tykanie zegara, gdy zajmujemy się czymś fascynującym, choćby tylko oglądamy telenowelę. To działa w wielu sytuacjach. Habituują Państwo tłum z wyjątkiem znanego Adasia. I w procesie korzystania z mediów elektronicznych to ciągle się rozgrywa. Musimy między różnymi obszarami aktywności w mediach elektronicznych bez przerwy się przełączać. To nie jest bez kosztów i bez straty czasu. Dlatego ten autor mówi, Michael Carr, mówi, że technologie brukają nas umysł. Jest dość radykalny w tym stwierdzeniu. Podobne zdjęcie widzieli Państwo wczoraj. A tytuł publikacji, z której to zaczerpnąłem, tłumaczy się na polski dokładnie tak. Jeżeli przyjrzymy się wynikom badań, znowu cytowanym za Spicerem, okazuje się, że w warunkach presji bodźców środowiska, osoby, które są wielokrotnie eksponowane, które uprawiają multitasking, radzą sobie z podejmowaniem decyzji i wyborem kanału, który odbierają, bodźców, na które reagują, znacznie gorzej. Czerwona, załamająca się linia to ten efekt, w zależności od liczby bodźców, które napływają równocześnie. I przekłada się to na wiele zjawisk, również na śledzenie tekstu i śledzenie obiektów. Zatem można powiedzieć, że nowe media wymuszają na nas pewne formy aktywności. Wymuszają również ze względu na motywację społeczną. Zatem podsumowując, można powiedzieć, że korzystanie z tych mediów w sposób niewłaściwy upośledza nas w jakiś sposób. I można dodać jeszcze jedno. Wydaje się, że czasami umiarkowany napływ dodatkowych bodźców pomaga nam, gdy muzyka towarzysząca pracy odcina nas od reszty świata. Pytanie, czy dobrze robi to każdemu i w każdej sytuacji? Proszę Państwa,
Obserwując dzisiejszy świat, czasami możemy zobaczyć paradoksalne obrazki. Te dzieci może oglądają obrazki z innego muzeum, dostępne w internecie. Tak, tak, czytają historię tych obrazów. Prawie na pewno tak. To także jeden z znanych obrazków ikon współczesnej kultury, współczesnej pracy. Można zapytać, kapitał ludzki? To także coś, co wkracza w nasze życie. Wkracza w sposób absolutnie niebanalny i bardzo ciekawy. Właściwie dostępny już w tej chwili za grosze. A to jeszcze jedna możliwość, do której zmierzamy. Nie bez kozery data, nieodległa. Od tego czasu już się zdążono troszeczkę posunąć. Przy pomocy elektroniki, bez ingerencji w strukturę mózgu, bez przypinania niczego, przez transkranialną stymulację magnetyczną, takie czary-mary stosowane czasami przez niektórych entuzjastów, przykłada się wielkie magnesisko neodymowe do czaszki i to podobno robi nam dobrze. Autentyk. Przekazano między dwoma mózgami informacje. Droga została otwarta. Jeszcze jeden aspekt elektronicznego działania. Słyszeli Państwo o robocie lekarzu testowanym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. To tylko początek tych możliwości. Dzisiaj drony tak bardzo staniały, że każdy może je sobie kupić i szkodzić komuś, a może robić dobrze. Na razie częściej szkodzi, jak ci, którzy puszczają drony na torach podejść samolotów na lotniska. Jeszcze jeden aspekt świata cybernetycznego. Sterowane bionicznie protezy, testowane od kilku lat w czołowych ośrodkach badawczych. Co one dają? One oczywiście mogą wspomóc ludzi mających poważne uszkodzenia motoryczne, ale w tym przypadku są testowane na potrzeby armii. Taki egzoszkielet sterowany przez prądy mięśniowe, bioprądy mięśniowe, pozwala żołnierzowi unieść 200-300 kg, czyli działo z kompletem nabojów, wyrzutnie rakiet albo dwóch rannych kolegów. Proszę Państwa, w kontekście tego, co obserwujemy w Polsce, czasami doznaję takiego dziwnego wrażenia, którym już się z Państwem dzieliłem w zeszłym roku. To są wyniki badań nad zdolnościami komputerowymi młodzieży polskiej. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy tu w zupełnie niezłej pozycji. Czerwony słupek na tym wykresie przeniesionym z danych IBE pokazuje, że jest fajnie i mamy powód do radości. Oczywiście można to przedstawiać na wiele sposobów. Niestety, krótko po tym, jak to przeczytałem i zacukałem się strasznie, bowiem uznałem, że jestem złym człowiekiem i źle myślę, miałem seminarium i dostałem przygotowane referaty na te seminarium. I dostałem po łbie. Referaty były graficznie zupełnie niezłe, ale merytorycznie całkowicie nie na temat, nie na temat zadany. Oczywiście z łatwością mogłem odszukać źródła elektroniczne, z których były żywcem skopiowane. Motywacja? Mamy problem, proszę Państwa. Ten problem narasta w obliczu ekonomii. Złośliwy mem po prawej doskonale ilustruje, o co chodzi w obliczu ekonomii polskiej. Ale to oczywiście obrzydłe krytykanctwo. Proszę zwrócić uwagę, że można dalej obrzydle krytykując odwołać się do tych obrazków. Kanzi ze swoją opiekunką doskonale radzi sobie z językiem. O ile pamiętam, ponad 1000 leksygramów języka jerkisz opanował i potrafi z nich budować krótkie komunikaty, zupełnie sensowne. A to właśnie ta tablica jerkisza, a to inne szympansy profesora Matsuzawy z Japonii, które rozróżniają cyfry i błyskawicznie reagują, układając je w kolejność. Proszę Państwa, jeżeli podsumujemy badania nad wpływem mediów elektronicznych, po angielsku pros and cons, próbując z nich wyłapać, to okazuje się, jak zwykle, że coś ulega poprawie, a coś ulega pogorszeniu. Mamy zatem problem, umiejętnie rozdzielając te aspekty.
A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedna kwestia, cytowana przez wielkich myślicieli współczesnego świata. Pozwolę sobie dwa nazwiska przywołać. Coś, co nazywa się transhumanizmem. Powiada się, że niedługo możemy zostać scyborgizowani. Pytanie, czy to dobrze, czy źle. Wczoraj padło jeszcze bardziej brutalne pytanie. Czy elektroniczne umysły, gdy osiągną odpowiedni poziom, jest tutaj kilka poważnych przeszkód po drodze, nie uznają, że jesteśmy im zbyteczni. Pisał o tym Lem, jako o profesorze Trullu i bladawcach znienawidzonych. Otóż to. Proszę Państwa, i co dalej? Dalej właśnie to. Uczestniczymy, chcąc nie chcąc, w wyścigu. Na udział w tym wyścigu mamy tylko jedną rację. Rację, którą podał nasz wielki myśliciel, filozof, profesor Leszek Kołakowski, że jedyną bronią jest edukacja na wszystkie okoliczności. Jeśli jej nie będzie, pozostaną nam tylko krokodyle łzy po fakcie. I kończąc to wystąpienie, muszę dojść do jednego punktu, wyjątkowo chyba trudnego, ale tego punktu, nad którym trzeba się zastanowić. Nad wnioskami końcowymi z przeglądu tych wszystkich ważnych aspektów oddziaływania mediów elektronicznych. Co możemy zrobić? Przede wszystkim sami musimy zdobywać wiedzę, my nauczyciele. Ale po drugie, musimy tę wiedzę wreszcie na coś próbować przełożyć. Diagnoza, projekt, działanie. To ta triada, która nie cechuje naszych zarządców oświaty. Tam jest działanie przed diagnozą i przed projektem. A co można byłoby próbować wdrożyć? Świadomą kontrolę wykorzystania mediów elektronicznych w procesach wychowania dzieci, począwszy od kołyski. Co oznacza słowo kontrola? To angielskie, amerykańskie znaczenie słowa kontrola. Zarządzanie. Chodzi o zarządzanie, wręcz przymusowe zarządzanie. Tyle minut, tyle godzin takiego medium na tym okresie rozwoju. Ten program trzeba stworzyć. Dalej trzeba wyeliminować dystraktory, o których będzie mówił m.in. profesor Pyżalski. I to wszystko wymaga głębokiej reformy. Ale ta reforma nie ma polegać na wymianie pieczątek i tabliczek. To ma być reforma sposobu myślenia społecznego. Jej nie da się dokonać z dnia na dzień i jednym dekretem. To jest praca wychowawcza przez pokolenie. Trzeba ją zacząć, bo uczestniczymy w wielkim wyścigu. A co jest na końcu tego wyścigu? Dziękuję Państwu za uwagę.